Witam Was serdecznie, moi widzowie. Witam szczególnie Was, nasze drogie panie, które z taką wytrwałością z każdym dniem dbacie o linię, a w szczególności o swój płaski brzuch. Nie jestem lekarzem, a więc moja porada nie będzie medyczna. Proszę nie brać jej jako taką pod uwagę. Jestem socjologiem i od dłuższego czasu obserwuję nawyki żywieniowe Polaków. Polaków, no nie tylko Polaków, bo i za granicę również jeździłem, obserwowałem, co ludzie jedzą, jak wyglądają, spożywając swoje ulubione posiłki. Odnalazłem jeden złoty środek, który pozwoli zachować płaski brzuch. Jest taki środek. Ludzie faszerują się dietami, suplementami. To jest zupełnie niepotrzebne. Wystarczy bowiem jeść płaskie rzeczy, takie jak placek po węgiersku, czekoladę, tak, można jeść czekoladę, pizzę można jeść, kotlety schabowe również. Od płaskich rzeczy brzuch jest płaski. Gdy tak najecie się okrągłych ziemniaków, brzuch będzie okrągły. I gdzie tu daleko szukać, to co, jakieś diety, suplementy? Tak, nie musicie dziękować. Zastosujcie się do tej diety, a będzie dobrze. Do widzenia.